Witajcie, nazywam się Tomasz Drewniak, zabieram dzisiaj Was do mojego wędkarskiego świata. Jesteśmy na Pogórzu Dynowskim, jest to można powiedzieć przedgórze Bieszczad i zabiorę Was na zbiornik do Pawłokomy, jest to zbiornik mojego macierzystego koła. Pokażę Wam dzisiaj, jak będziemy łowić karpie i będziemy łowić amury. Mam nadzieję, że ryby nam dopiszą. Chciałbym je połowić na bombkę, taką pseudobombkę, to jest troszeczkę, można powiedzieć, inna wersja bombki i spróbować, jeżeli będzie ładne słońce, złowić je z góry. Zapraszam na filmik. Chyba że jest pod bródkę zapięty i też wojuje mocno, bo czasami tak bywa. Nie, dobrze zabełtał, wiesz, tylko on może być przypięty tu, za policzek. Bo jest duży pelet, ale czuję go, jest kawał ryby. Wyścigowy, nie jest duży. Szybki Lopez tak zwany, wiesz. Udało się złowić z góry pierwszego. Trafiony perfekcyjnie, wersja wyścigowa, są niesamowicie waleczne i silne, mają tutaj dość chłodną wodę. Piękne kolory, jak widzicie, pomarańczowe przy ogonie. Wytarte są o tej porze roku, są czyściutkie, już puste. Jak za szybko to mi się wyśliło. Złowimy następnego. A ty dziadu jeden. Moje łowienie jest niezwykle proste, wystarczy, że zabiorę ze sobą 2 kg peletu. Najzwyklejszy pelet kukurydziany, do tego proca, jakiś metrowy przypon mniej więcej, najmniejszy haczyk, 12, pelet, gumka, wyżej kontroler. O kontrolerach opowiem Wam w późniejszej części. Przyjeżdżam, staram się łowić po prostu bardzo szybko. Mam niewielkie sesje w ciągu dnia na łowienie, wystarczy mi 2-3 godziny, żeby wypaść i połowić fajnych ryb. Chodzi tutaj w tym wszystkim o prostotę łowienia. Jak najmniej sprzętu, jak najbardziej, największa mobilność i odnajdywanie ryb. Często jest tak, że chodzę po ścianach zbiornika i obserwuję, gdzie te karpie pojawiają się na powierzchni. Staram się je znaleźć w miejscu, gdzie one żerują. Nie tam, żeby je zwabiać po prostu w konkretne stanowiska, tylko staram się znajdować w miejscach, które one występują naturalnie. Tam, gdzie się grzeją, tam, gdzie pobierają pokarm. Jest to właśnie łowienie fajne na 2-3 godziny. Jeżeli ktoś nie ma czasu, jeżeli ktoś po prostu jest zajęty pracą przez cały dzień, wieczorem znajduje krótki czas, wystarczy pojechać, znaleźć takie miejsce, zanęcić. W ten sposób proca, pelet i łowimy. Był bęc takie krótkie, energiczne. Sprawdził tylko, co to mu tam wpadło do wody. Czekaj, jeszcze mu cyknę kospowika rasu. One lubią czasem posprawdzać, w żyłkę bachnąć sobie, jak są blisko. Było branie z opadu. Niewielka ryba. Uwielbiam dźwięk switcha. Ma bardzo charakterystycznie piszczy, jeżeli się zwija. Na pewno to usłyszycie. A, mamy zielonego. Mamy amurzysko. Teraz zaczyna się rzut. Bardzo jest fajne w koruma podbieraka, że jest długa siatka. Mogę go po prostu zaklinczować. Pokażę Wam właśnie, jak to wygląda. Jeżeli go mam w wodzie, podbiorę go i żeby nie wyskoczył, robię ruch tylko do siebie i przytrzymuję go sztycą z podbieraka w dół. On jest zamknięty w siatce i nie wyleci mi w tej chwili. To jest bardzo skuteczne przy podbieraniu właśnie amurów. Gadziorek. Fajne jest właśnie to w macie, że mamy gąbkę tutaj, w razie czego jak nam ryba wypada, bo zdarza się bardzo często, właśnie te ryby są bardzo żwawe, żywiołowe. Jak nam ryba wypada, to po prostu amortyzuje ją to. Jeszcze dobrze jest znaleźć trochę wody do środka. Bardzo ważną rzeczą jest stosowanie haczyków podczas połowu amura. Musimy stosować okrągłe haczyki, zobaczcie, jakie on ma wargi. Te wargi są dosłownie jak z kamienia, on nimi trzciny tnie. Musimy stosować haczyki, które są bardzo pojemne, właśnie w stylu penetrator albo alrunder. Ja bardzo lubię alrunderami łowić, bo są cienkie i do tych mniejszych amurów wystarczają. Chodzi o to, żeby haczyk obstał tą wargę, bo ona jest z kości. Jeżeli wepniemy się w to miejsce, to mamy rybę pewną i nie zejdzie nam z haka. Jeżeli po prostu zapniemy ją za lekko, za miękkie, to amur jest na tyle silną rybą i tyle po prostu skaczącą, że nam może nam oderwie przy pierwszym wyskoku przy brzegu, to się skończy przy podbieraku. Jeżeli łowimy grube amury, rewelacyjnym haczykiem jest penetrator. Penetrator jest grubym hakiem, ale bardzo okrągłym i krótkim. To jest dla mnie ideał po prostu do łowienia dużych amurów.
Jak wiadomo, sprzęt wędkarski się zużywa, jeszcze szczególnie przy moim intensywnym łowieniu. Łowię 5 dni w tygodniu, także ta proca dostaje swoje. Całe szczęście w Krumie mamy zapasy przeróżne. Najbardziej, najczęściej wymienialną częścią jest mieszek po prostu. Przy intensywnym strzelaniu peletem, przy moim łowieniu, wytrzymuję maksymalnie 2 tygodnie i muszę co 2 tygodnie sobie sprawić nowe cudo. Do tego nowe gumy. Wiadomo, można je z czasem skracać, tylko że jeżeli skracamy gumy, to one zabierają nam dystans wtedy. Im krótsza guma, tym krócej się strzela. Wymiana jest niezwykle prosta. Jeżeli mamy rozpięty zestaw, wyciągamy gumę i na tym to wszystko polega. Zasuwamy nowe. Proce Koruma mają fajne tulejki tutaj na górze. Zapobiegają one przecieraniu gumy. Wciągamy i mamy nową gumę. I teraz prosty trik, żeby łatwo umieścić mieszek. Jakbyśmy zapychali go w ten sposób, zajęłoby to nam bardzo dużo czasu, gdyż on wchodzi opornie. Wystarczy poślinić mieszek. Już jest założone. Druga strona. Mamy gotową procę do użycia. Amunicja. I ogień. Mamy jednego klienta. Podczas holu amura jest to ważne, żeby nie dawać mu w ogóle na początku porządzić sobie. Bo jeżeli on zaczyna wojować tam daleko na wodzie, to będzie odjazd. I teraz, jeżeli go szybko wsadzimy, to będzie raz, dwa złowiony. Zamknięty w podbieraku. Rybka gotowa. Jedziemy po następnego. No. Pstrykał. I skukał mnie. Pokażę Wam moją wariację bombki. Jest to dosłownie przeniesienie zestawu federowego. Klasycznego federowego zestawu, tylko jest podblokowane stoperem. Między dwa stopery jest dany zwykły krętlik, skrętka, 90 cm przyponu. Żadnych wariat z niczego innego, po prostu prosty, najzwyklejszy zestaw. W razie czego, jeżeli potrzebuję przejść na górę, w tym miejscu tylko dokładam kontroler, zmieniam ołów na pływające coś i łowię z powierzchni. Praktycznie mogę się przestawić w ciągu paru sekund i zmienić całkowicie mój styl łowienia. Wszystko zależy od tego, gdzie te ryby mi się pojawiają. Jeżeli mi się pojawiają ryby na powierzchni, łowię kontrolerem i łowię opadem od góry do dołu. Jeżeli łowię z dna, czyli ryby mam bliżej dna, ołów pada na dno i to po prostu spada. Proste, tylko zastosować. Teraz muszę się wstrzelić w łowisko, bo mi wyszedł, już mi killer się włączył, jak go zobaczyłem. I to dobra ryba wyszła teraz. Także widzisz, puk, pokręcił się dookoła zestawu, no i teraz było zabór i porwanie. A w tych switchach to się zakochałem po prostu, w tych kowrotkach. Jest naprawdę bardzo fajny kowrotek. Ma niesamowicie płynny hamulec. Kolejna zaleta podbieraka Korum, pokażę Wam. Zobaczcie, sztyca pływa, znaczy obręcz pływa od podbieraka. Można ją położyć na wodę i nie trzeba się z nią męczyć, żeby podjechał z powrotem.
hop. I dalej zamykamy w siatce go. Jeszcze walczyć, bo za szybko wyciągnięty, wiesz? O. Aha. Ten jest długi, taki wyścigowa wersja. Powiem ci, że on ma ze 60 cm pewnie. Jakby go tak przymierzyć. 22, 44, no to 3 dygło. Sportowy. Wytarte są. Teraz zrobimy poszukiwawczy, bo widziałem, że dalej wyszły. Na początek jak nęcę w linii, te ryby bardzo często pojawiają się dużo dalej. I często łowię po prostu za zanętą. Czasem w bok czy ty. I duże ryby strzelam po kantach, tak. Dobra, zanęcimy i opowiem wam o moich wędkach, na które w tym roku mam przyjemność łowić. Nie jest im łatwo. A kto powiedział, że ma im być łatwo? Wędka, która używam do kontrolera. Jest to Corum Glide Power Float. Jest to wędka, która ma w oryginale 3,60, ale ma jeszcze przedłużkę, której w tej chwili nie używam, że możemy przedłużyć na 4,20. Wykorzystuję wtedy do łowienia z dalszego dystansu. Ewentualnie, jeżeli chodzę na rzekę i łowię na rzece na spławik, to wtedy sobie wykorzystuję po prostu tą przedłużkę i zwiększam zasięg kija. Jest to wędka przeznaczona do tak zwanego ciężkiego spławika, czyli do łowienia na wszystkie pływaki, kontrolery, na rzeczną przepływankę z dużymi spławikami. Jedna jej ogromna zaleta to są te przylotki wszystkie tutaj. Te wszystkie przylotki są nie jak w klasycznej odległościówce na pojedynczych, znaczy na podwójnych stopkach i daleko oddalone bardzo małej średnicy. Ona posiada przylotki o dużej średnicy, przez które doskonale żyłka przechodzi. Poza tym te przylotki ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest bardzo blisko blanku. Ułatwia to hol dużej ryby, gdyż nie ma takiego czegoś, że przylotki się złamią później. Po prostu eksploatacja kija jest dużo prostsza. Jest to bardzo dynamiczny kij, z którego 10-gramowym kontrolerem jestem w stanie łowić, no myślę, 40 metrów spokojnie. W zestawie do tej wędki używam snapera z Infernosa 3000. Jest to wersja SL, która ma przełożenie 6.0. Używam kowrotka o wysokim przełożeniu, dlatego że bardzo często przerzucam zestaw. Jak widzicie, non-stop jest akcja. I jednak ten dystans przy 3 godzinach łowienia znacznie się skraca, jeżeli użyjemy kowrotka o wysokim przełożeniu. I w przeciwieństwie do tego, że ma to wysokie przełożenie, jest to mocny kowrotek. Przełowiłem na niego już troszeczkę karpi, trochę amurów. I żadnych większych problemów nie miałem podczas holów. Druga sprawa jest, że posiada wysoką szpulę płytką, która ułatwia rzuty. 0,20 wchodzi na niego 150 metrów. Jest to wystarczająca ilość do łowienia takich ryb, jak ja tutaj łowię. Myślę, że kolejną zaletą tego kowrotka jest jego lekkość. Jest to fajnie i fajnie skomponowany. Po prostu idealnie pasuje do tego glajda. A, i jeszcze jedna rzecz. Rzecz, która niektórym nie pasuje, a ja uważam ją za ogromną zaletę. To jest bardzo głośny hamulec. Jeżeli czasami łowię na wietrze i mam wędkę odłożoną na podpórki, ryba rusza i działa jako sygnalizator brań. Posłuchajcie, jak ma taki dzwoneczek piękny, który możecie na żywo teraz zobaczyć. O! I to uwielbiam w tym łowieniu. I robimy akcję. Teraz muszę drugą wędkę zwinąć, żeby sobie zrobić miejsce. Człowiek pająk. Bombkę zwijamy. Tutaj jest pełna kontrola kolanami. Ciekawa ryba jest, bo odjechała od razu po braniu. Teraz możecie zobaczyć akcję kija. Jeżeli do rzucania jest to wędka, która się bardzo mało wygina, to przy akcji podczas holowania ryby mamy dwa elementy dość sztywne. Szczytowy bardzo mocno pracuje. Jeżeli mam dużą rybę, zaczyna pracować drugi element. Największego karpia, jakiego złowiłem na tą wędkę, to jest ponad 16 kg. Wtedy już się wygina stąd. Także tu jest pełna akcja wędki. Naprawdę ta wędka zasługuje na nazwę Power Float. W mocy ma w sobie niesamowite ilości. Zawsze po zacięciu ryby w głowie już trzeba sobie planować, gdzie ją podbierzemy, jak to zrobimy. Musimy widzieć oczami wyobraźni, gdzie mamy wszystkie przeszkody w łowisku i pomyśleć, jak to zrobimy, żeby tą rybę bezpiecznie wylądować. 0,20 jest wystarczającą żyłką na kowrotku. Każda inna grubsza ma to do siebie, że po prostu już nam wiatr ciągnie za mocno zestaw, poza tym ogranicza zasięg łowienia. Zaletą kolejną tej wędki jest długi dolnik, że można spokojnie na długie żyłce trzymać rybę. To jest kolejny z pawłokomskich wojowników. Niesamowicie mocne są te karpie. One nie są tak wielkie, tylko są wysportowane. Będą kręcić w kółko do samego końca. Mamy łotra. Wyszedł do powierzchni. Akcja mata. Kolejny mój powierzchniowy.
ważną rzeczą przy moim quiverze, którą bardzo lubię, jest ta przelotka. Zobaczcie. Nie ma możliwości zaplątania za szczytówkę. Nawet jeżeli Wam złapie tutaj, ono wszystko zjeżdża. Te metalowe zabezpieczenia powodują to, że nie zakręci nam się żyłka. Jeżeli nawet usiłuje na siłę, za każdym razem nam zjeżdża. Za taką przelotkę, jeżeli taka jest końcowa, łapie nam się bardzo. Te antysplątaniowe są rewelacyjne. To właśnie jest fajna rzecz użyta w quiverach Ruma. No tak, mamy następną rybę. Nie będzie dzisiaj opowiadania o spowikach. Będzie dzisiaj łowienie ryb. Kolejny zielony dostał. Dwa razy mi atakował przynętę, która wpadała do wody. Za trzecim razem dopiero udało mi się go zaciąć. To jest wygoda w podbieraku. Patrzcie, kładę go na wodzie. Świetne sportowe ryby. Gryzą oczywiście. Haczyk wpięty. Kontroler Ruma ma to do siebie, że ma ołów z drugiej strony, czyli jak leci, to praktycznie ciągnie. Przez to zasięg jest dużo, dużo dalszy niż ze zwykłego Predwaglera. Poza tym jedna fajna rzecz, wymienna antenka. Tutaj mamy coś takiego. Są takie gumowe nasadki w trzech kolorach, seledynowa, pomarańczowa i czarna. Możemy spokojnie dostosować do warunków panujących w łowisku. Jest ona z gumy zrobiona, nie pęka i jest matowa. To jest bardzo ważne po prostu przy słońcu, bo nie świetnie odbija światło. Lubię łowić na czarne, dlatego że czarne nie straszą ryby. Czasami, jeżeli mam bardzo ostrożne ryby w łowisku, zakładam seledyn albo czerwony, straszy to rybę, jest po prostu nienaturalny kolor. Czarna nakładka jest bardzo dobrze widoczna na srebrnej wodzie. Zresztą na ciemniejszej wodzie też to całkiem nieźle widać. I wygląda naturalnie. W takim w odcieniu właśnie oliwkowo-zielonym jest ta bombka i ona ma to do siebie, że jak ryba patrzy do góry w wodzie, która jest na zbiornikach karpiowych, praktycznie zlewa jej się to wszystko z otoczeniem. Wiesz, to jest też ważne, żeby w łowisku być przede wszystkim dobrze zamaskowanym, bo przy drobnych rybach, jak się łowi te takie głupaki, można powiedzieć, to jest tak, że przyniesiesz graciory, rzucisz o glebę, te ryby po prostu stoją, on im nie przeszkadza. A jeżeli chcesz już naprawdę łowić duże ryby i nie z przypadku, no to niestety albo trzeba cicho siedzieć w tych krzakach, albo po prostu, no jak najmniej ruchu. Nieraz było tak, że łowiłem karpie dosłownie pod szczytówką i przychodziły do mnie, rzucałem im pelet z ręki. I one napływały pod brzeg i w pewnym momencie, jak naszły, to wystarczyło, żebym wstał. I posłyszałem, jak się dźwigam i od razu nie było ryb. To wtedy matę pod tyłek brałem, żeby krzesła nie było, żeby nie było. I normalnie z maty, jak z poduszki wstawałem. Zmienia się pogoda cały czas, tym razem ryby nam spadły do dna. Trzeba będzie popracować intensywnie, żeby wyszły z powrotem pod sufit. Dlaczego je ciągnę do góry? Właśnie. Normalnie każdy na łowisku ciągnie te ryby wszystkie dołem. Ja ciągnę do góry z dwóch powodów. W tym zbiorniku mam 7 albo 6 dębów zatopionych. Jeżeli bym ciągnął je dołem, nie wyciągał ich do powierzchni, skończyłoby się to urwaniem żyłki. Zresztą pod spodem na pewno są zerwane zestawy karpiowe i każda ryba, której nie wyciągnę do powierzchni, może po prostu zostać stracona. To jest jakiś taki przygarbiony troszeczkę wersja Volkswagen Garbus. Opadło troszeczkę peletu, zaniedbałem strzelanie z procy i ryby zeszły mi na dno. Zresztą zmienia się pogoda cały czas, tak jakby do deszczu miał coś całe. I dziwne jest to właśnie w dniu dzisiejszym, że udało nam się ryby wyciągnąć do powierzchni, bo przy pochmurnej pogodzie nie bardzo są ryby chętne wychodzić do góry. A tutaj mieliśmy te ryby w górze. Jest ryba pod spowikiem. Widziałeś szturną teraz. Delikatnie zabujało. On przepłynie obok. On sprawdza, co to jest w wodzie. Dobra, bombela odłożona. Chwilkę dam jej spokój. Ryby mi się podniosły do góry, także nie muszę sprawdzać, czy są na dnie. Druga wędka na bombkę, albo na grunt, jak to mówili moi dziadkowie. Służy do tego, że sprawdzam sobie, czy mam rybę w łowisku. Jeżeli mam ryby na górze i skutecznie łowię na kontrolera, praktycznie nie używam drugiego kija.
ale wtedy, kiedy przestają mi brać na kontrolerze, idę na dno sprawdzić sobie po prostu, czy te ryby zeszły z łowisku za peletem, czy muszę dodać większą ilość peletu, czy muszę zagęścić strzelanie. Właśnie, bo jeżeli łowimy na bombkę, powinniśmy strzelać rzadziej, a większymi porcjami peletu, żeby te ryby po prostu na dnie nie podnosiły się co chwileczkę do góry, patrząc, co im leci na głowę. Jeżeli łowimy znowu na kontrolera, to musimy wtedy strzelać mniejszymi porcjami peletu, ale bardzo często. Według wszelkich praw, zasad, reguł łowienia na pelet Wagler, raz na minutę jest to odpowiednie strzelanie. Ja tradycyjnie łowię wbrew wszystkiemu, strzelam intuicyjnie, ale z tego, co wyliczałem, wychodzi mi dwa razy na minutę, na pewno czasami trzy, także piorek z karabinu maszynowego. I najważniejszą rzeczą, jaka jest, to używam peletów, które się bardzo szybko rozpuszczają. Moje pelety mają okres trwania w wodzie maksymalnie 5 minut i dlatego doszczeliwuję często, zamieniają się pod wodą w galaretę i po prostu trzeba tym rybom dodawać jedzenia. Im grubsza żyłka na przyponie, a dokładnie fluorokarbon, zwalnia się opad przynęty i ta przynęta spada naturalnie. Jeżeli strzelamy tymi samymi przynętami w łowisko, one nie mają haczyka i spadają z pewną prędkością w wodzie. Jest to bardzo ważne podczas opadania przy łowieniu właśnie spod powierzchni. Jeżeli zastosujemy haczyk, zwiększamy wagę peletu, równoważymy to grubością żyłki. Po prostu ta żyłka ma opór w wodzie, tak jak wiatr Wam nawiewa balon z żyłki i trzeba to kontrolować i też stawia opór. Tym samym kontrolujemy właśnie opad przynęty grubością żyłki. Czasami, jeżeli chcę duże przynęty zwolnić, nie boję się stosować 0,28 na przypon fluorokarbonu, nie przeszkadza mi to w niczym. Te ryby po prostu atakują przynętę od spodu, wychodzą do niej z takim impetem, że są w stanie łowić. Ważną znaczenie ma przejrzystość wody, bo wiadomo, im czystsza woda, tym musimy stosować cienkie te przypony, maksymalnie się wycieniać. Jeżeli woda jest zmącona, jak w większości łowisk, gdzie występują i dobrze żerują karpie, myślę, że 0,28 fluorokarbon, 0,25 nie jest żadnym szaleństwem. Przy łowieniu ryb, jeżeli wychodzimy już między 5, 10, czasami 15 kg, musimy mieć na czym tą rybę skontrolować. Tak samo używanie haczyków. Jeżeli łowię drobne ryby, używam alrunderów. Jeżeli te ryby zaczynają się większe, zmieniam wszystko na penetratory. Penetratory są zdecydowanie grubsze. Mają krótki trzonek, przez to są w miarę lekkie, ale zapięta ryba jest idealnie wpięta i ten haczyk jest gruby, nie przecina jej pyska. Możemy wtedy zastosować hol bardziej siłowy, skontrolować tą rybę i po prostu nie dać jej szans wejścia w zaczep, czy czasami w trzcinowisko. Bardzo często jest tak, że musimy nadać rybie po prostu tak jak podczas prowadzenia psa. Jeżeli my go nie będziemy kontrolować podczas całego holu, ona zacznie nam chodzić gdzie ona chce, a nie tam gdzie my chcemy. Wiadomo, ryba jest silna, odjeżdża, ale jeżeli nadamy jej jakiś kierunek, albo wiemy już, że jak ją kontrujemy w lewo, ona idzie w prawo, jak ją kontrujemy w prawo, ona idzie w lewo, jak ją ciągniemy do góry, ona idzie w dół, czyli robi wszystko tak, jakby odwrotnie, jesteśmy w stanie jej w miarę nadać trasę ruchu. Wiadomo, że to wszystko w praktyce okazuje się bardzo często inne, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć nawet w bardzo trudnych łowiskach te ryby z zaczepów, z sinowisk czy z jakichś innych miejsc. Dość, bym się zgadał. Najprościej zbudujemy zestaw podstawowy. Potrzebujemy najzwyklejszego krętlika, który założymy. Pierwszy idzie stoperek na żyłkę. Założymy krętlik. Teraz właśnie pokażę Wam kolejną rzecz w kontrolerze. Tu jest żółta antenka. Może będzie widoczna. Zdecydowanie wolę czarne. Ściągam żółtą, zakładam czarną. Wpinamy kontroler. Jest zablokowany od góry jednym stoperem. Założymy drugi. Dwa stopery niżej, jeden stoper wyżej. Wszystko dlatego, że w dół musi jeden blokować drugi stoper podczas rzutu. Jeżeli będzie jeden stoper założony, jeżeli będzie mocne obciążenie podczas rzutowe, to wtedy będzie nam zjeżdżało się, przemieszczało. No i na koniec tradycyjnie pętelka. Może być lub tajer, może być igła. Biorę igłę do kulek, lubię ją wiązać. Zaczepiam raz, przekładamy drugi raz. Wykonujemy najprostszą pętlę. Zaczepiając. Nic prostszego. Pętla, dotniemy to wszystko nożyczkami. Cała filozofia. Zestaw. Możemy regulować jeszcze długość przyponu. Zawsze zostawiam pomiędzy około 5 cm, żeby była swoboda ruchu. A tu w międzyczasie mamy branie. Chciało mnie zabrać ze wszystkim. Akcja jest. Trójnóg karpiowy albo rzeczny uratował mi wędkę. Teraz mamy czas poukładać sobie w pudełku jeszcze.
widzicie, kolejny amator, tym razem pobierania peletu z podłogi. Fajne są waleczne, bardzo mocne te karpie. Może nie są największych rozmiarów, ale myślę, że takie 2-kilogramowe ryby na kiju dają nieźle już popalić. Przede wszystkim jest ich sporo. Możemy je łowić systematycznie, odławiać. Nie jest to pojedyncza ryba, na którą siedzimy sesję 4 godziny za dwoma rybami. Tutaj myślę, że 10 czy 12 ryb złowienia to nie stanowi większego problemu. Trzeba tylko kwestia systematyki w strzelaniu procą i umiejętnego trafiania w łowisko. Przepraszam, ale niestety się nie uda spokojnie udzielić wywiadu w tej telewizji. Łowimy już ponad 3 godziny. Cały czas te ryby zmieniają swoje miejsce położenia. Cały czas przechodzą fronty atmosferyczne. Miało padać, nie pada. Miało być słońce, nie mamy słońca. Pogoda jest zmienna, dlatego się dostosowuję cały czas do łowienia. Zmieniam sobie, przeskakuję sobie z kontrolera na dno, co chwilę schodzę. Te ryby łowimy raz z góry, raz z dołu. Udało nam się złowić parę amurów, parę karpi. Cały czas jest akcja. Będziemy powoli kończyć. Też nasze sesje wypadowe są dosłownie krótkie, maksymalnie 4 godzinne. Za każdym razem staram się właśnie te ryby łowić z podejścia, bez wstępnych nęceń jakichś. Używam tylko procy. Procy najprostszego peletu. I w tym mam największą frajdę. Bardzo często jest też tak, że gdy zmienia się ciśnienie atmosferyczne, ryby wychodzą do góry albo stają w pół wody i nieraz przestają żerować. I tutaj też mamy tak, że jest moment, że te ryby zaczynają być jedna po drugiej. Było fajnie to widać gatunkami. Na początku łowiliśmy amury, przyszły amury. Później, gdy ten pelet troszeczkę i one brały z góry, z opadu. Później, gdy zaczęliśmy łowić amury, zrobiła się chwila przerwy, spróbowałem dno, na dnie pojawiły się karpie znowu z podłogi. Po chwileczkę spróbowałem parę razy mocniej strzelić procą, częściej, mniej obficie może, ale zdecydowanie częściej i wtedy pojawiły się te ryby z powrotem na górze. No i w tej chwili dalej, przestałem strzelać, spadły na dno i było parę brań z podłogi. Dlatego, jak widzicie, kontroler albo pellet wagler, jak to woli nazwać, dla mnie jest to łowienie wszystkie podpowierzchniowe, za pomocą właśnie tego kontrolera. Jest to łowienie bardzo mobilne i bardzo dające dużo do myślenia, gdyż czasami zmiana długości przyponu o 30 cm to jest wędkarskie być albo nie być. I jeżeli nie mam tych ryb na górze, od razu uciekam na dno. Jeżeli nie mam tych ryb na dnie, od razu uciekam do góry. Jeżeli ich nie widzę na żyłce, jeżeli mi się nie pokazują na bombce, że mi mam jakiekolwiek obcierki, wtedy automatycznie zaczynam z więcej nęci, z większą częstotliwość wabię te ryby w łowisko. To są takie najprostsze wyznaczniki tego łowienia. Myślę, że jest to proste i warte do spróbowania dla każdego z Was. Trzeba dawać im zajęcie, więc jeżeli dajesz im zajęcie cały czas, to one nie odchodzą, bo karp jest taką rybą, która jak jeśli ludzi, to ona idzie. Nie da mi zawiązać tego zestawu. To się wezmę, zawiązanie haczyka to jest od razu branie. Nie. Zaskoczył mnie. Wyszło słoneczko teraz. Miałem zestaw zrobiony na bombkę. Cały czas usiłuję zawiązać przypon do drugiego zestawu i co zacznę wiązać, to mam branie. Dlatego pokażę Wam, co zrobiłem. Bardzo proste przejście. Akurat długi pływak mam stosownej wagi. Przeskoczyłem sobie z bombki na kontrolera. Idę teraz z góry, słoneczko wyszło, spróbujemy złowić z powierzchni następne ryby.
uwierz mi, że nawet ma znaczenie to, jak włos skręcasz na haczyku. Czy włos jest sztywny, czy włos jest miękki. Sztywny jest dużo lepszy do takiego łowienia, bo nie wybija rybie przynęty z pyska. Jak wypluwa, się zapina. O, idzie za spławikiem. Tu jak nieraz było przed burzą, jak się tak zrobiło parno i słońce świeci. Cztery kule strzelone w punkt i mamy gościa. Chyba się rozpędza. Ale zawinął przepięknie. Wpadł zestaw do wody i od razu było z góry. Cymyk. Nie, zielony pewnie wyszedł. Dobrze wie, że tam klocek jest pod wodą jeden. Drugi jest troszeczkę za nim. O, a murzysko jest. O! Chodź, gościu. Ostatni rozbójnik dzisiejszego dnia. Myślę, że fajnie było. Połowiliśmy pięknie ryb. Połowiliśmy karpi, połowiliśmy amurów. No dzisiaj wystarczy. Wymęczyłem je wystarczająco. Jeżeli podobał Wam się film, to łapka w górę. Subskrybujcie kanał. No i oczywiście zamieszczajcie komentarze. Do zobaczenia. No i jego żona wyszła przed chałupę, taka baba wiejska typowo mówi: ty, a tego łysego toś tu przywiózł z miasta? Mówię, z miasta, spod Łodzi. O nie, wyłaź z wody. O tym tak patrzy, mówi, wyłaź tu z wody, i tam taki stół stoi na górze. Przyniosłem mu talerz, chuchro taki, niech je, bo go prąd zabierze.